przyroda nie ma ceny, nie można jej kupić. Ale nie oznacza to, że nie ma ona wartości. Badaniem tej wartości zajmuje się dyscyplina ekonomii, która nazywa się ekonomią środowiska. Nazywam się Zbigniew Szkop i jestem ekonomistą środowiska. Wspólnie z moim zespołem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzimy badania mające na celu dowiedzieć się, jaka jest wartość korzyści, jakie czerpiemy dzięki obecności drzew w naszych miastach. Korzyści te nazywamy usługami ekosystemowymi drzew miejskich. Przykładowo, drzewa oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń. Dzięki temu my rzadziej chorujemy. W naszych badaniach sprawdzamy, ile co roku oszczędzamy dzięki temu, że mniej wydajemy na leczenie różnego rodzaju chorób związanych ze złą jakością powietrza. Ponadto drzewa w miastach przechwytują część opadu. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko występowania kosztownych lokalnych podtopień. Dodatkowo zmniejsza się obciążenie naszego systemu kanalizacji miejskiej, którego utrzymanie także kosztuje. W naszych badaniach sprawdzamy, jaka wynika z tego korzyść. Drzewa pomagają także chłodzić nasze miasta w letnie, upalne dni. Dzięki temu z jednej strony poprawia się nasz komfort cieplny, ale to nie wszystko, bo ma to także bezpośrednie przełożenie na nasze portfele. Dzięki temu, że drzewa ochładzają temperaturę, mniej energii elektrycznej zużywamy na ochładzanie naszych pomieszczeń. Bardzo ważne jest też to, że drzewa w miastach po prostu świetnie wyglądają, poprawiają estetykę naszych miast. Lubimy przebywać w otoczeniu zieleni miejskiej. Patrzenie na drzewa nas uspokaja, relaksuje. Skąd wiemy, jak bardzo wartościowa jest ta usługa? W naszych badaniach sprawdzamy, jak to, że w otoczeniu naszych nieruchomości rosną drzewa albo są tworzone nowe tereny zieleni miejskiej, podnosi wartość tych nieruchomości. Na przestrzeni ostatniej dekady, współpracując z różnymi samorządami, ale także organizacjami pozarządowymi, wykonaliśmy kilkadziesiąt badań sprawdzających, jaka jest wartość korzyści, jakie świadczą drzewa rosnące w naszych miastach. Czego się dowiedzieliśmy? Korzyści te wielokrotnie przewyższają koszty zakupu i utrzymania drzew w miastach. W związku z tym powinniśmy inaczej spojrzeć na drzewa rosnące w naszych miastach. Nie jako atrakcyjny dodatek, na który jednak nie każde miasto stać. Przeciwnie, jako na opłacalną inwestycję, która stanowi szansę dla naszych miast. Nie bójmy się z niej skorzystać.